Już się zaczyna. Już mają coś do powiedzenia. Wszyscy dookoła. Też coś powiesz? Czy w spokoju poprzyglądasz się, jak obcy przechodzi obok twojej posesji? Cześć. Poniedziałek, godzina 8:30. Gdzie ta kamera ucieka? Pogoda, powiedziałbym, neutralna. Pełne zachmurzenie, być może będzie kropić. Zresztą chyba już kropiło. Dzisiaj w pakiecie paleta atrakcji, jak zwykle zresztą. Powolutku wyczerpuję obiekty z drewnianego, ze szlaku drewnianej architektury małopolskiej. To już ostatnie sztuki. Kilkanaście pozycji. O! Gdzie to mam? Już pokazuję. Prezent na drogę od strażaka. Dziękuję. I co? Gdzieś tam z przodu czeka nas kolejna 7-dniowa przygoda. Super. Jakiś Messerschmitt, ale ekstra. Kościół pod wezwaniem świętego Marka z roku 1601. Rzecz jasna, drewniany. Szkoda, że moja podróż potrwa tylko 11 lat. Chciałbym móc zajść wszędzie, zobaczyć wszystko w pięknej Polsce. No niestety, nie będzie mi to dane. Może komuś z was drewniana dzwonnica kościelna. Komuś z was, kto zechce zrobić coś o wiele większego niż 100 tysięcy kilometrów z marszu. Życzyłbym sobie i wam tego, żeby znalazł się śmiałek. Wdrapałem się na szczyt wzniesienia. Schodzimy tam. Droga jest kamienista. Dla osoby dociążonej plecakiem o wadze kilkunastu kilogramów z uszkodzoną nogą, no nie jest to spełnienie marzeń. Wręcz przeciwnie. Tyle dobrego, że wszystkie rany i jakieś tam inne uszkodzenia, dolegliwości już zaleczyłem, więc odczuwany ból jest zdecydowanie mniejszy niż jeszcze kilka tygodni, miesięcy temu. No chyba, że byłbym na etapie końcowego odcinka dzisiejszego dnia, no to wtedy co krok to... O, tak bym sobie postękiwał. Póki co jest dobrze. Schodzimy na dół. Coś pustawo.
nie licząc ekip budowlano-remontowych, to praktycznie nikogo nie ma na ulicach i chodnikach. Wielbłąd nie bez powodu tutaj stoi. Po lewej stronie stoi dzwonnica kościelna z roku 1830, zaś na wprost kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W czterech narożnikach muru kościelnego wybudowano tego typu kaplice. W miarę swoich skromnych możliwości każdorazowo staram się odwiedzić miejsca pamięci narodowej. Po prostu czuję taką potrzebę i nic więcej. Mieszkańcy Chechła, ofiary II wojny światowej. Pełni poświęcenia bohaterscy żołnierze baonu partyzanckiego Surowiec. Jesteśmy na miejscu. Pogoda nieco się popsuła. Zaczęło padać i wiać. Najgorszy możliwy zestaw. Co to takiego? Pustynia Błędowska, której całkowita powierzchnia wynosi 32 km kwadratowe. Można powiedzieć, że jest podzielona na dwie części, na dostępną i niedostępną. Akurat trafiłem w te okolice, które są wyłączone z ruchu turystycznego, ponieważ znajduje się tutaj teren wojskowy. O, jest mapa. Ja jestem tu, Dąbrówka, punkt obserwacyjny, teren wojskowy, wstęp wzbroniony. Później jest taka jakby naturalna granica, między innymi pociągnięta rzeką Biała Przemsza. I po drugiej stronie jest kolejna część pustyni. I tutaj, o ile dobrze pamiętam, można swobodnie chodzić. Liczyłem na to, że przetnę to wszystko i skrócę sobie tą drogę. No nie da się. Muszę iść dookoła. Zastanawiam się, czy tłuc się lasami, czy też iść asfaltem. Asfaltem dalej, ale bezpieczniej. Lasami no mniej. Oczywista droga. W każdym razie, skoro tu jesteśmy, wejdziemy na platformę widokową. Tak, nie ma to jak deszcz na pustyni. Nie będę ryzykował przejścia. Niepotrzebne mi kłopoty. Tłumaczyć się żołnierzom. Jeszcze mnie zatrzymają. Przesłuchają. Przystopują. Wygląda mi to na podstawę jakiejś wieży obserwacyjnej, której tutaj nie ma. A, la, la, la. O, cały obiektyw zachlapany. No. Przy tym zejściu do lasu nie zauważyłem żadnego zakazu ani informacji o tym, że jest to teren wojskowy, więc przejdę się lasem. Zdam się na instynkt. Z pewnością się nie zgubię. Ale czy nie nadłożę drogi? Czy nie będę kluczył gdzieś tam, jakieś pętle robił? Nie wiem. Okaże się. Póki co droga wygląda obiecująco. Jest szeroka.
chyba nie szczególnie uczęszczana, ale z drugiej strony nie jest zakrzaczona. Dobry zwiastun. Najwyżej będę miał później do siebie pretensje, że nie trzymałem się asfaltu. Ślady opon traktora. Dodatkowo przyuważyłem też odciski butów różnego formatu. Osoby dorosłej, dzieci. I teraz nie wiem, czy mogę iść wzdłuż granicy tej pustyni, czy też nie. Co tu jest? Chcę się trzymać jak najdalej tej krawędzi, ale teren wojskowy, wstęp wzbroniony, no wyciągnięte z ziemi. Prawdopodobnie stało to tak. Idę krawędzią. Jak nadzieję się na jakieś oznakowania, to znaczy, że trzeba będzie uciekać do lasu. Odsunąć się jakieś 100 metrów. Wedle tego, co zauważyłem na mapie, to sama pustynia jest terenem wojskowym, ale przygraniczne lasy już niekoniecznie. Chyba, że źle odczytałem informacje zawarte na tablicy, chociaż nie sądzę. No nic. Co to, Pikachu? Nie Pikachu. Co on tu robi? Przedarłem się przez dżunglę i dotarłem do naturalnej przeszkody, którą będę musiał sforsować. Czy jest tutaj gdzieś jakiś mostek? Cokolwiek. Zwalony pień. Jest. Coś wypatrzyłem. Dobrze, że już liście opadły. Coś wypatrzyłem, ale tutaj będę musiał się asekurować jakimiś kijami, żeby przejść na drugą stronę. Oj, dalej kolejna możliwość przejścia na drugą stronę. Który wariant wybierzemy? Ten czy tamte z przodu? To jest równe, płaskie, ale w ostatnim fragmencie najwyżej będę musiał wejść na korzeń. Tylko skąd ja wytrzasnę takie kije? Idę zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. Takie długie kije będę potrzebował. Skąd ja wezmę długie kije? Na przykład takie. Przejdę tędy. Zaryzykuję. Jak wpadnę, to będzie to już koniec podróży. Wykorzystam ten drąg. Jest na tyle długi i ciężki, że powinien mnie utrzymać w pionie. Tamte drzewo jest pozbawione kory i z pewnością szybciej tam się ześlizgnę niż tutaj z tego mchu. Jestem po drugiej stronie. Przyjrzę się ambonie pierwszoligowej. Takiej jeszcze nie widziałem, o ile to jest ambona. Jest na tyle fajna, że nie zdziwiłbym się, gdyby była zabezpieczona kłódką, chyba że nie jest. O co tu chodzi? Okej, są drzwi na klucz.
ktoś tędy wchodzi, bo widzę, że jest błoto na belkach. O, na klucz. Ale jak już wchodzę, wejdę na samą górę, może będzie otwarte, a może i nie. I jak? Puk, puk. Zamknięte, a jak? Kto by taki domek fajny zostawił otwarty w środku lasu, jakiejś dżungli? Dobra. Tego się nie spodziewałem, że aby dotrzeć na pustynię, będę musiał przedzierać się przez dżunglę i bagna. Ciekawe doświadczenie. Kochany wideo pamiętniczku, mam za sobą dwugodzinną przeprawę przez najdziksze tereny Polski. W końcu dotarłem do celu. Widzę prześwit. Gdzieś tam w tle musi być cywilizacja. O. Kończy się ściana lasu i zaczyna się bezkres polskiej Sahary. Wypogodziło się, tak przy okazji nadmienię, że tam machnę ręką na składnię i budowanie zdań. Tam pójdziemy za chwilę. A tutaj sobie pospaceruję. Nikt mnie nie wygoni. Tak. Oto jestem oficjalnie na pustyni błędowskiej. Miejsce wyjątkowe. Bach. Dobra. Zaznaczyłem swoją obecność. A teraz muszę znaleźć jeden obiekt. Jeden jedyny na tej pustyni, który mnie interesuje. Gdzie jesteś? Ślady. To oznacza, że ktoś tutaj spacerował przede mną. Mnóstwo śladów. Jest, widzę. Widzę. Tam jesteś. Za daleko byście wiedzieli, o czym mówię. Byście widzieli, o czym mówię. Ale po tej stronie, na wprost, widzę grupę ludzi. Chyba, że to Fata Morgana. A dalej, dalej w tle kilka samochodów osobowych. Chyba, że to złudzenie. Dobra, idę do ciebie. 2 lata temu, jak tutaj byłem, to od czasu do czasu mijały mnie osoby, które jeździły na quadach i crossach. Być może zdarzają się też amatorzy jazdy konnej, chociaż nie widziałem jeszcze odcisku kopyt. Poza tym, nie wiem, można tutaj jeździć? Chyba nie można. Albo, o, są ślady. Ktoś jeździ. Niewiele mamy pustyń w Polsce. Warto o każdą zadbać. Nabój. Nie chce mi się tego nieść przez 10 lat jako pamiątkę. Wizyty na pustyni błędowskiej. Ale tak o wyrzucić? Ha. Jest.
schron obserwacyjny. Usytuowany na środku pustyni. Jesteś. O, piwo. Jak zapraszają na piwo, to wchodzimy. No tak. No tak. Dlaczego nie jestem zdziwiony, niestety? Butelki, puszki. O, ktoś pomyślał i podwiesił tutaj siatkę na te śmieci. No, tylko część tam się zmieściła. No, i mamy schron. Spędzić noc w schronie na pustyni. Przecież taka okazja zdarza się tylko raz. Słońce? Na pustyni? No w końcu postanowiłeś się pokazać, przyjacielu. Drogi mój miły, w końcu. Cóż by to była za pustynia bez słońca, bez twojego towarzystwa. Super, w ostatniej chwili. Dobrze. W ramach ciekawostki powiem wam, że podczas poprzedniej podróży widziałem całkiem sporo różnego rodzaju schronów, ale cztery utkwiły w mojej pamięci na tyle głęboko, że chyba nigdy o nich nie zapomnę. I w każdym z nich chciałbym spędzić noc. W jednym już spałem, we Wałczu. Trzy pozostałe zlokalizowane są raz na pustyni i ta opcja mi odpadła. No, będę żałował do końca życia, że tutaj się nie zdrzemnąłem. Drugi wariant to schron znajdujący się na plaży, parę metrów od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. A trzeci postawiono na wzniesieniu z pięknymi widokami na całą okolicę. Także zupełnie cztery różne okoliczności, przyrody, zupełnie inne miejsca, lokalizacje, klimaty i tak dalej. No nie mogę, no nie wytrzymam. Jak stąd pójdę, to już tutaj nie wrócę. Jakby mi brakowało 2-3 kilometrów, to bym tutaj został, poszedłbym może po coś do jedzenia i wrócił. A może się wrócę. Dublować trasę stąd do tamtej wieży z przodu, której na pewno nie widzicie. Mam jakieś, nie wiem, 2 kilometry, 1,5. Później muszę się tutaj wrócić. Musiałbym się tutaj wrócić kolejne 1,5 i rano jak będę startował, to... szkoda gadać. Wiem, co zrobię. O tak, wpadłem na genialne rozwiązanie. Zatrzymam się w tej wsi. Zaraz wezmę się do pracy. Obrobię materiał, który dzisiaj nagromadziłem, a później wezmę śpiwór, karimatę, wszystko inne zostawię gdzieś tam, może w remizie, u księdza na plebanii, w świetlicy wiejskiej, a tutaj tylko przybiegnę po to, żeby się zdrzemnąć. I żeby nie było, nie będę wliczał tej trasy do puli pokonanych kilometrów. O nie, to tak powiedzmy nadprogramowo się tutaj wybiorę. Nawet jeżeli będę miał spać tylko 4 godziny, bo w końcu będę musiał też wrócić, to będę spał 3 godziny, ale to będzie niezapomniana noc.
Proszę bardzo, wyjaśniło się. Zakaz jazdy na terenie pustyni Błędowskiej, na motorach, quadach i innych pojazdach mechanicznych. Pod karą grzywny nie dotyczy służb porządkowych. Pustynia Błędowska na przestrzeni wieków, do poczytania. Pustynia Błędowska, nasze dziedzictwo przyrodnicze, do poczytania. Takie rzeczy. Super. Toaleta nieczynna, toaleta nieczynna. Hop na górę. Pierwszy krok najtrudniejszy. Widzę cię. Nie myśl sobie, że nie. Już do ciebie pędzę. Już. Jak tylko wdrapię się na szczyt, to zacznę organizować schronienie w tej wsi. Nie ma sensu iść dalej, a jeżeli wszystko rozegram tak, jakbym sobie tego życzył, to kto wie. Przyszedłem od takiej bardziej nieoficjalnej strony. Zanim tam przejdę, to się obrócę. Tam byliśmy. Ale widok. Czubatka. Doskonały punkt widokowy. A jeszcze lepszy jest tam na górze. Kolejna ciekawostka. W drodze na Czubatkę będziecie mijać taki znak drogowy. Ulica Górna na górze, ulica Dolna na dole. I przed chwilą rozmawiałem z panem wójtem oraz z panem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i wszyscy kombinujemy, jak zrobić, żeby się tutaj zatrzymać. Tu, w tej miejscowości, klucze. Zaoferowano mi miejsce 3-4 km stąd i to od razu, ale kłopot polega na tym, że jak pójdę tam, to już się nie wrócę. Już będzie za daleko. Zapytałem o trochę pieczywa. A co otrzymałem? Poza chlebem 2 pasztety, princesę kokosową, kawałek wędliny, 2 gorące kiełbaski, keczupik i musztardę. Wielkie, wielkie dzięki. O, muszę się porządnie najeść, ponieważ dzisiaj czeka mnie noc absolutnie wyjątkowa. Trzydzieści minut po północy. Róża wiatrów. Tam gdzieś w ciemności jest schron, który muszę odnaleźć i w którym spędzę noc. Powiedziałem, że to zrobię i to zrobię. Zaopatrzyłem się w inny śpiwór. Kurczę, tyle osób, co zaangażowałem w ten projekt spania na pustyni, to głowa mała. Począwszy od gospodarza klubu sportowego, poprzez jednego strażaka, drugiego strażaka, który jest żołnierzem, i to właśnie od niego otrzymałem na jedną noc śpiwór wojskowy.
oraz odzież docieplającą. Dzisiaj będzie noc testów. Dodatkowo zabrałem trochę wody, telefon i latarkę. Okej, to lecimy. Żeby włóczyć się po nocach, po pustyniach. O ludzie, to sobie znalazł zajęcie na stare lata. Znajdziemy schronienie na noc, oj tak. Nawet gdyby miało być na środku pustyni, to i tak je znajdziemy. Choćby nie wiem co. Mam cię. Do połowy drogi dałem radę, ale później już musiałem się ratować nawigacją. Tak się spieszyłem, że zapomniałem zabrać ze sobą karimaty. To pewnie moje ślady sprzed kilku godzin. To co? Dzisiaj śpię na piachu. No dobrze. Odstawiamy wszystko. I biorę się za porządki. Rękawic też nie zabrałem. Tak to jest, jak się człowiek spieszy. Szybkie oględziny. I oto pierwsze wnioski. Pierwotnie zakładałem, że położę się tutaj. Jednak ta opcja odpadła, ponieważ zdecydowana większość śmieci, a zwłaszcza rozbitego szkła, leży właśnie w tym miejscu. Nic dziwnego. Każdy, kto tutaj wchodzi najprędzej, od razu zbiega dokładnie w ten rejon. Chociażby z tego powodu, że jest tutaj najniżej, więc można się spokojnie wyprostować. Nie trzeba stać przygarbionym. A i przy okazji pewnie się tutaj załatwią, rozbiją to, co mają, pogniotą, wyleją. Także z tego zrezygnuję i położę się tam. Wszystkie te śmieci wyrzucę za siebie. W kąt wyrównam to piachem, gdzieś tam przesieję, zobaczę, czy nie ma jakiegoś szkła i powinno być dobrze. Dobra, skończone. Tak wygląda efekt moich prac przygotowawczych do snu. Wszystko wyrównałem, wygładziłem. Kilka razy przeczesałem piach, odgarniając go w te i we w te. Wykorzystałem plastikową butelkę jako łopatkę. Jest świetna. Odgarnia piach bez większych problemów. Tutaj usypałem wał po to, aby nie zsunąć się wraz ze śpiworem gdzieś tutaj na dół w te śmieci. Powinno być dobrze. Nie spodziewam się żadnych nieproszonych gości. Mógłbym wykorzystać ten drut kolczasty, ale już nie będę pajacował. Nie będę też biegł do lasu po jakieś kilka gałęzi, żeby się odgrodzić. Nic tu nie przyjdzie, nie ma po co. Legowisko jest gotowe. Za chwilkę zrzucę buty, wsunę się do śpiwora i zamknę oczy. O tak, już nie mogę się doczekać. To będzie niesamowita noc. Dobrze. To życzę wam spokojnego snu. Do jutra.
Godzina siódma. To była noc. Wbrew pozorom spanie na pustynnym piachu jest całkiem przyjemne. Było mięciutko. A to było najważniejsze. Żeby było mięciutko, cieplutko, cichutko. Super. Teraz tylko muszę dobiec do Róży Wiatrów. Tuż przy parku miejskim w Kluczach znajduje się pałac Dietlów, który, z tego co widzę, w tej chwili jest remontowany. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Skończyły się mniej, a zaczęły się bardziej uczęszczane drogi asfaltowe. Klucze. A zanim dojadą, to ja zdążę przejść na drugą stronę. O, pod słońce, to się chowamy. Olkusz. Muszę się cofnąć. Zauważyłem jedną z najdziwniejszych przydrożnych kapliczek, jaką do tej pory widziałem. A żeby się do niej wdrapać, muszę wejść po stromym zboczu. Ale zrobię to. Zaraz zobaczycie, z jakiego powodu jestem. Muszę się trochę odsunąć. O! Jest kolumienka, ale najciekawsze jest zwieńczenie. Z daleka robi to wrażenie peryskopu, ale jazda. Jesteśmy w centrum. Przygodę z Olkuszem zacznę od parku miejskiego. Niewielki, ale za to urokliwy. Z malowniczą altaną. Brengarda. Ochotnicza straż pożarna. W mieście porzucano różne figury, osobowości. To już jest trzecia, którą udało mi się wypatrzyć. Postaram się zebrać wszystkie. Albo przynajmniej większość. Tutaj znajduje się miejsce pamięci narodowej. A naprzeciwko znajduje się Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej. Nieczynne. Oraz punkt informacji turystycznej. Chyba że można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Olkuski rynek. Koleżka, czego tak strzeżesz? Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu. Mnóstwo pięknych kamienic, punktów usługowych, sklepów, gdzieniegdzie pojawiają się banki i tak dalej, czyli klasycznie. Tuż przy Urzędzie Miasta i Gminy stoi pomnik Józefa Piłsudskiego. W narożnej części rynku usytuowana jest bazylika pod wezwaniem Świętego Andrzeja. Fantastyczna
dzwonnica kościelna. To może od razu szybciutko pokażę wam bazylikę z nieco innej strony. Jak już tutaj jestem. O! Proszę bardzo, jest i baszta. Ostatnim miejscem w Olkuszu, które wam pokażę, a które z pewnością nie jest ostatnim, które warto zobaczyć, to znajdujące się w Miejskim Ośrodku Kultury Muzeum Afrykanistyczne. Nietypowe rapsztyn. Od razu pokażę wam, po co tutaj przyszedłem. Po co żeś przylazł, co? No po co żeś tu przylazł? Po to, żeby zobaczyć kolejny zamek! Tu-tu! Zamek. Fantastyczny, widowiskowy. Zauważalny z odległości kilkunastu kilometrów. W tej chwili przechodzi proces rewitalizacji, co mnie bardzo cieszy. Jest to idealny czas na tego typu działania. Skoro ruch turystyczny jest zupełnie wyłączony, to warto wykorzystać każdą taką chwilę. Już wam zazdroszczę wizyt w tym zamku, kiedy zostanie ukończony. Biegałem po mieście, więc nie za bardzo mogłem co nieco od siebie dorzucić. Więc teraz skorzystam z ciszy, jaka mnie otacza, i co nieco poopowiadam. Po pierwsze, gdy stałem na rynku i nagrywałem materiał filmowy, ze sklepu wyszła pani, zawołała mnie: hej, hej, przybyszu! Chciałabym panu tylko powiedzieć, że takich figurek u nas jest zdecydowanie więcej, trzeba się porozglądać po okolicy. Jest ich chyba 17, proszę poszukać, fajna zabawa. Super, pozytywna osoba. Później, co się tam później wydarzyło? Coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale co? Już wiem. Później, gdy pokazywałem wam punkt informacji turystycznej i Muzeum Pożarnictwa, powiedziałem, że jest nieczynne. I dosłownie sekundę po tym wyszedł pan, który pracuje w tymże punkcie, zaprosił mnie do środka i zaczął częstować wszystkimi mapami miasta, regionu, powiatu, województwa, Polski, Europy, świata i wszechświata. Wybrałem tylko dwie, które najbardziej mnie interesowały, czyli szczegółowa mapa rynku oraz miasta. Tak. Drugą atrakcją w Rapsztynie jest drewniana chata z roku 1862. To właśnie w niej na świat przyszedł Antoni Kocjan. Podlesie. A teraz będzie. Troks. Bracia Jówka. Michałówka. Zaczyna mi sztywnieć lewa noga w stawie skokowym. Niedobrze, jeszcze kilka kilometrów mam do przejścia. A tempo mojego marszu maleje. Jangrot. Thank you.
czołem. Co za dzień. Słonecznie, bezchmurnie i mroźno. Idealnie. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. A tuż obok stoi dzwonnica kościelna. Lecimy dalej. Trzyciąż. Budynek szkoły? Być może. Zabraknie mi czasu, żeby pojawić się w tamtych okolicach. Wczoraj wieczorem zostałem ugoszczony przez pana kościelnego oraz jego przeuroczą żonę. Zadziało się to z inicjatywy księdza proboszcza. Serdecznie dziękuję. Wieczorem podczas kolacji i wspólnej pogawędki dowiedziałem się, że pan Zygmunt marzy o przejechaniu swoim żukiem bądź maluchem wzdłuż granicy Polski. Zadałem więc pytanie, na co pan czeka, panie Zygmuncie, no na co pan czeka? Ma pan już swoje lata, jest emerytem. Co prawda wykonuje pan jeszcze jakieś tutaj zajęcia zarobkowe. Zapewne po to, aby raz podreperować budżet, a dwa, no nie zwariować w domu, siedząc i nic nie robiąc. Po prostu są takie osoby, które całe życie pracowały, no i nie wyobrażają sobie dnia bez wykonywania jakiejś czynności. Rozumiem to jak najbardziej. Sam tak już mam. Nie mogę się zatrzymać, bo zaczyna mnie roznosić. W każdym razie dowiedziałem się, że pan Zygmunt marzy o takim kursie, tylko odkłada to w czasie. I odkłada, i odkłada. I być może już dawno to odłożył. Jego marzenie, czym książka, zakurzyło się pyłem czasu. Nie wiem. Na co wy czekacie? Rozumiem marzyć o zdobyciu kosmosu, no nie każdemu się to udaje. Ale takie banalne, przyziemne rzeczy, no wybrać się na wycieczkę w jakieś miejsce w Polsce, czy nawet na świecie, odkładać te pieniążki na bilety, na paliwo, no nie wiem, na jedzenie, na nocleg. Wszystko zależy od tego, jaki wariant podróży wybierzecie. A później, kiedy pewne obowiązki się nawarstwią lub pojawią się kolejne, nowe, przykładowo wychowanie dzieci i tak dalej, no to uwierzcie mi, że będziecie mieli coraz większe kłopoty ze zorganizowaniem dla siebie wolnego czasu. Drugi powód, dla którego pan Zygmunt jeszcze nie wsiadł do swojego malucha i nie wyruszył przed siebie, to brak osoby towarzyszącej. Żona nie za bardzo kwapi się do tego, żeby wybrać się na taką wycieczkę. A pan kościelny nie chce jechać sam, po prostu. Rozumiem i to. Ja to tam się przyzwyczaiłem do tego, że chodzę wszędzie sam. Czy nawet idąc sam, na chodnikach praktycznie nikogo nie ma. O! Nikogo. Sam jeden. No nic. Ja już jestem w tej tematyce zahartowany. Natomiast pan Zygmunt powiedział, że nie i koniec, albo z kimś, albo w ogóle. No i proszę bardzo, przykład tego, że druga osoba może przyblokować nasze spełnienie naszych marzeń, chociaż z drugiej strony jest to naciągana teoria, bo przecież zawsze można znaleźć kolegę lub zabrać kogoś innego z rodziny, ewentualnie w ostateczności pojechać po prostu samemu. Będzie się tyle działo, że pan Zygmunt na pewno nie będzie się nudził. O nie, nie będzie miał na to czasu. Tak. Także cofam to, co powiedziałem. Powoływanie się na to, że ktoś tam mnie blokuje w realizacji wyśnionych planów. No czasami może tak być, ale pewnie w większości przypadków jest to tylko kolejna wymówka, pretekst do tego, żeby niczego nie zmieniać.
No. Także nie bądźcie jak pan Zygmunt. Nie czekajcie, nie zwlekajcie. Organizujcie już zawczasu takie wypady, nie wiem, projekty i tak dalej, co by to nie było. Zacznijcie od tych najmniejszych, najprostszych w realizacji marzeń. Spełnijcie je, a wtedy zobaczycie co dalej. Może to będzie początek wielkiej przygody. Czasami jest tak, że mały, drobny kęsp pobudza apetyt do tego stopnia, że od razu rzucamy się na głęboką wodę. Pochłaniamy tort za tortem. Tort. Zjadłbym sobie kawałek torta. O tak. Czekoladowy. Albo sernik na zimno. Pan Zygmunt zamarzył o okrążeniu Polski. A wiecie, jak może skończyć się ta historia? Że po takim rajdzie pan Zygmunt wróci do domu i oznajmi: wiesz co, żono? Albo jedziesz ze mną dookoła świata, albo zostawiam cię na pół roku. O, to. Dylematy, podejmowanie decyzji. Gdyby ta podróż miała charakter spontaniczny, to miałbym kłopot, ale nie ma. Tu, czy tu? Tu. Idziemy tam. Glanów. Za tą bramą ukrywa się zespół dworski, w tym m.in. dwór z roku 1786. A niestety nie zastałem właściciela. I nie będę miał możliwości wejścia na teren posesji po to, aby zrobić kilka pamiątkowych zdjęć, nagrać jedno symboliczne ujęcie i tak dalej. Szkoda. Przydrożna kapliczka o nietypowym kształcie. Zajrzymy do środka? Nie tym razem. Zresztą figury i tak są pochowane w cieniu. W każdym razie, pomimo tego, iż nie zbliżyłem się do zespołu dworskiego, to i tak odznaczę sobie to miejsce jako zobaczone, zaliczone. Imbramowice. Pola, lasy. A za mną brama cmentarna prowadząca na teren zabytkowego cmentarza z początku XIX wieku. Zajrzymy do środka. Przecież to było oczywiste od samego początku. Miejsce pamięci narodowej. Bóg, honor, ojczyzna. Tu spoczywa 41 powstańców z oddziału Aleksandra Krukowieckiego, poległych 15 sierpnia 1863 roku w walkach z armią rosyjską pod Glanowem i Imbramowicami. Właśnie wybija godzina 12. Kościół pod wezwaniem świętego Benedykta Opata z roku 1735. Mniej więcej w połowie dnia, około godziny 12-13, każdorazowo zaczynam szukać miejsca, w którym będę mógł się zatrzymać. Miejsca noclegowego, miejsca, w którym popracuję przy montowaniu kolejnego fragmentu nowego odcinka. Wyciągnąłem telefon, uruchomiłem internet, odpaliłem mapę. Przeleciałem palcem, w tej jest, znalazłem wieś. Czy coś tam w niej jest? Grzebiemy głębiej, grzebiemy. Bach, znalazłem numer telefonu. Wystukałem, uruchomiła się poczta głosowa, nagrałem wiadomość. Po minucie oddzwonił do mnie prezes Ochotniczej Straży Pożarnej.
Szybciutko się przedstawiłem, powiedziałem, co robię i czego szukam, czego potrzebuję. W połowie zdania pan prezes powiedział, że gdzieś mnie widział przy drodze. A ja mówię, no tak, no w sumie tutaj nikt nie chodzi, przynajmniej nie dzisiaj. Nikogo innego nie zauważyłem poza sobą. A że jestem charakterystycznie ubrany, plus ten parasol, no to już w ogóle. Może gdzieś tam mnie pan przyuważył, jak przejeżdżał. Wychodzę gdzieś taką polną drogą, tutaj na ten asfalt i słyszę w słuchawce, proszę pana, właśnie przed panem się zatrzymałem. O tutaj, taka mała osobówka z włączonymi światłami, no, awaryjnymi. No widzę pana, 5 metrów ode mnie pan się zatrzymał. No i o, taka nietypowa sytuacja, kiedy to momentalnie spotykam się ze swoim rozmówcą i to jeszcze w takim miejscu zupełnie przypadkowym. Super. Stanęło na tym, że być może zatrzymam się w kolejnej remizie. Wszystko zależy od tego, jaką decyzję podejmie cały zarząd. Mam na wyciągnięcie ręki, więc mogę na chwilkę zboczyć z głównej trasy. Park, nie park. Rekreacyjny, wypoczynkowy. Niewielki plac zabaw. Altana. Uwaga! Woda nie jest badana w kierunku przydatności do spożycia przez ludzi. Widzę trochę monet. Nie będę nurkował. Kolejne niesamowite miejsce. Zespół kościelno-klasztorny, na który składa się kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła oraz klasztor sióstr Norbertanek. Fantastyczna dzwonnica bramna. Wszystko jest świeżo wyremontowane lub remontowane. Świetnie. Rzadko kiedy trafiają się zespoły kościelno-klasztorne w tak dobrym stanie. Niestety. Ale wiadomo, jest to inwestycja wielomilionowa. Tak bez większego przekonania chwyciłem za klamkę i okazało się, że jest otwarte. Super, mogłem zobaczyć, jak wygląda to wszystko w środku. Pięknie. Małyszyce. Ścibożyce. Zespół dworsko-parkowy. Teren prywatny, wstęp wzbroniony, uwaga, zły pies. Żadnego domofonu, nic. Nie będę przeskakiwał przez płoty, których i tak tutaj nie ma. Niewiele było dzisiaj do zobaczenia, a i tak połowa rzeczy mi umknęła. Co z tego, że podszedłem pod bramę, skoro nie mogę jej przekroczyć? Trudno. Ten pałacyk, dworek, jak zwał, tak zwał, również odhaczę jako obiekt, który widziałem. W gruncie rzeczy widziałem. Z daleka, bo z daleka, ale jednak. Więc jest zaliczony. Wykorzystam plac zabaw. I zatrzymam się na kilka minut.
Nie chcę, ale muszę. Coś mi nogi odmawiają posłuszeństwa. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Żarnowica. Kolejna niespodzianka. Znalazłem portfel z dokumentami, który leży tuż przy samej jezdni. Komuś to musiało wypaść. Nie wiem, na pewno to zgubił. No, oczywista oczywistość. Tam jeszcze leży jakaś saszetka. Zaraz sprawdzę. Jeżeli będę miał po drodze pana sołtysa, to mu to dostarczę. Niech się dalej interesuje, co z tym zrobić. Chyba że to zabiorę i pozostawię na posterunku policji. Tak, to będzie najrozsądniejsze. Nie byłbym sobą, gdybym do tego problemu ze znalezionymi dokumentami nie podszedł na swój własny sposób. Co zrobiłem? Otóż przejrzałem wszystko, namierzyłem adres domowy, skontaktowałem się z urzędem gminy, poprosiłem o numer telefonu do sołtysa tej miejscowości. Przed chwilą odbiłem rozmowę z panią sołtys i ta z kolei zadzwoni do rodziny i powie, że znalazłem te dokumenty, można przyjechać i je odebrać. A gdybym bawił się w policjantów i tak dalej, zanim dotrę do miasta, znajdę posterunek, minie kilka dni, chłopak się będzie tam martwił, co się dzieje z jego rzeczami. No w końcu tu są wszystkie dokumenty, dowód osobisty, prawo jazdy, jakaś karta bodajże dawcy krwi, legitymacja studencka, co tam jeszcze jest, karta bankomatowa i tak, no wszystko, to co nosi się w portfelu. Tylko pieniędzy nie było. Ktoś już tam co nieco pewnie powyciągał, a resztę porzucił, zostawił. No, nie powiem, że trudno, bo przecież jakby coś tam było, to wszystko bym zwrócił. Ale najważniejsze są dokumenty, prawda? O ile mniej zmartwień, jak ta rodzina się dowie, że ktoś je znalazł i chce je zwrócić. Oddać w odpowiednie ręce. No. A teraz dopiero zaczynam się martwić o siebie, bo nadal nie wiem, gdzie się zatrzymam. Ulina Mała. Cóż to za budynek? Szkoła, nie szkoła? Nie, no kiedyś może to była szkoła. Z pewnością. Ulina Wielka. Ile dobrego, tyle złego. Musi być równowaga. Wczoraj wieczorem doszło do tragedii.
Mój ukochany parasol uległ zniszczeniu. Nie ma sposobu, żeby go uratować. Wygięła się rączka. Próbowałem jakoś ją naprostować. Finalnie się oderwała. O rany! Nie będę już miał pewnie lepszego parasola od tego. Leciutki. No idealny. Dodatkowo te żeberka są plastikowe i nawet nie miałem okazji przekonać się, jak taki parasol zachowuje się na silnym wietrze. Co się z nim stanie, kiedy wyflaczy go na drugą stronę? Czy to się wszystko połamie? Czy tylko wygnie? Materiał jest trochę bardziej elastyczny niż jakiś kawałek blachy czy coś. No na razie będę musiał chodzić z takim. Zawsze to jakaś osłona przed deszczem. Może nawet i śniegiem. Zorganizowanie nowego parasola nie będzie jakimś wielkim kłopotem. Ale już takiego nie będę miał. Tyle co żeśmy razem przeszli. Tysiące kilometrów. Już nawet nie potrafię się denerwować. Normalnie to byłbym wściekły. I pewnie jestem, ale to może efekt zmęczenia. No taka fajna sztuka, czarny, idealny, pasujący do całego mojego kompletu. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny z roku 1655. Oraz dzwonnica kościelna. Zimno, zimno. Ściągnąłem na chwilkę rękawiczki i od razu czuję, jak mi dłonie zamarzają. Nie wierzę. Nie wierzę, w jak głupi sposób straciłem ten parasol. Położyłem plecak na krześle. Specjalnie zwróciłem uwagę na to, żeby się nie zsunął. I wydawało się wszystko w porządku. Podczas rozmowy z jednym ze strażaków nagle słyszę łomot. Czyli po jakichś 2-3 minutach. Wpadam do środka. Rączka wykrzywiona. Ręce mi opadły. Nogi tak samo. Oczy zaszły łzami. Jako ciekawostkę powiem, że podczas poprzedniej podróży tylko raz jeden tak w 100% poczułem załamanie i rezygnację. To był ten moment, kiedy idąc wzdłuż drogi pominął mnie samochód ciężarowy i siła podmuchu wiatru niemalże zniszczyła parasol, z którego wtedy korzystałem. Powyginała go we wszystkie strony. Po prostu stanąłem tak o, jak ofiara losu i mówię, nie, mam dość. Mam tego dość. I omal nie zrezygnowałem. Towarzyszy mi wiatr, który potęguje uczucie mrozu. Mało tego, od wczoraj nic nie jadłem. Na kolację wciągnąłem 2 paszteciki. No ale co to jest 2 paszteciki na sucho? I 2 szklanki herbaty. To jest nic po całym dniu marszu. Nie martwcie się. Odstawcie wszelkie troski względem mojej osoby na bok. Kilka minut temu zadzwonił do mnie prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj w tej jednostce, gdzie spędziłem noc. I zaprosił mnie do siebie, do lokalu gastronomicznego. Skorzystam z tego zaproszenia, a jakże? Muszę wytrzymać 1-2 godziny suchego marszu na czczo. Ale pobudzę tylko apetyt. Ale wieje. Oczywiście tego nie widać, ale mam nadzieję, że słychać. W tej chwili przemieszczam się ścieżką rowerowo-spacerową, która wije się pośród pól. Mam wrażenie, że jestem na jakiejś zmrożonej, lodowej
równinie. Wracając do historii dokumentów, które wczoraj znalazłem, wieczorem pojawił się właściciel wraz ze swoim ojcem. Wszystko przekazałem w odpowiednie ręce. W ramach podziękowań otrzymałem fajny upominek, który pozwolił mi na przyspieszenie procesu zakupu drugiego zapasowego zegarka. To jest rzecz niezbędna, muszę kupić. Najważniejsze koło ratunkowe z całego dokumentu. Później ustaliliśmy, że pojedziemy poszukać jeszcze saszetki, którą też tam znalazłem, a której to nie wziąłem, bo po co mam zabierać ze sobą dodatkowy bagaż. Chobędza. Wielkanoc. Wielkanoc w listopadzie. Dlaczego by nie? Wielkanoc. To warto przeczytać. Witamy. Wieś Wielkanoc. Miejscowość o niezwykłej nazwie, jedynej w Polsce i wśród trzech na świecie. Pierwsze wzmianki o Wielkanocy sięgają 1382 roku, a w 1768 roku ślub tutaj wziął legendarny podróżnik Maurycy Beniowski. Wypadałoby mieć jeszcze jakąś pamiątkę z wizyty w Wielkanocy. No i będę miał. Pokażę wam bardziej współczesną kapliczkę. O, kto tam się odbija? Nic nie widać. Gołcza. Ach. Nadeszła chwila, kiedy to uzupełnię spalone kalorie. Zatrzymam się na chwilkę w tym lokalu Bistro Bailando, gdzie serwują kebaby, pizze, burgery, fast foody, wszystkie cuda świata kulinarnego. Dobra. Drewniana dzwonnica kościelna. Da się do niej podejść bliżej, czy nie da? A nie będę się szarpał. Jeszcze coś pourywam. Da się. Tyle, że z drugiej strony. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Czaple małe. Jest i pałac. Co prawda ruiny, ale przynajmniej mogę do niego podejść. Podejść, a nawet i wejść. Tylko muszę zachować ostrożność, żeby coś nie zwaliło mi się na głowę. Chyba nie ma sensu zapuszczać się głębiej. Zrobię kilka zdjęć. Czy tam warto wychodzić na drugą stronę? O, można wyjść.
puk, puk. Co to za wózek? Niemiecki. O, solidna konstrukcja. Czaple wielkie. Zespół dworsko-parkowy. Obawiam się, że tym razem nie podejdziemy bliżej. Posesja jest ogrodzona, a ja nie mam zamiaru niczego przeskakiwać i wchodzić na krzywy ryj. Godzina 12:30. Na nogach jestem od 4:00 i w przeciągu ostatnich 8 godzin zjadłem, uwaga, 2 po części zmrożone jabłka. Super dieta. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Tam z góry miałbym kapitalny widok na całą okolicę. Miałbym, ale mieć nie będę, ponieważ tam nie wejdę. Uratowany. O tak. Przed chwilą ugościł mnie u siebie ksiądz proboszcz. Proboszcz tutejszej parafii. Tak, jadłem. I zanim się zorientowałem, to z talerza zniknął mi cały bochenek. Plus konserwa i pół litra herbaty. Ale jestem syty. Przyjdzie jeszcze dzień, kiedy nieco rozwinę historię, o której teraz opowiem. Zaraz po zakończeniu poprzedniej podróży projektu Trakt Tajemnic szukałem miejsca, gdzie mógłbym zostawić wszystkie rzeczy. Wszystkie, cały komplet. Odzież, elektronika i tak dalej. Interesowało mnie głównie jakieś muzeum o tematyce turystycznej. Zacząłem od Torunia, skończyłem w Warszawie. Zdając tam kilka rzeczy z całego tego Majdanu, w międzyczasie zapytano mnie o to, czy nie zechciałbym udzielić jakiegoś wywiadu. Mówię, no nie ma sprawy, nie jestem w tym dobry. Póki nie nabiorę doświadczenia, to nie będę czuł się w tej dziedzinie zbyt pewny siebie. No ale spróbujmy, zobaczymy jak będzie. Minęło trochę miesięcy, w końcu wszystko zostało sfinalizowane i oto całkiem niedawno na rynku pokazała się gazeta wydawana przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Podesłano mi skany tego artykułu, zwanego wywiadem. Powiedzmy, że jest dobrze. Jak na początek przygody z tego typu wydarzeniami, sądzę, że nie wypadłem źle. W każdym razie, gdybyście byli zainteresowani treścią tej rozmowy, to mam dla was małą niespodziankę. Otrzymałem w prezencie 6 egzemplarzy, czy otrzymałem, nie otrzymałem, powiedzmy, że tyle wytargowałem, które chciałbym rozesłać pomiędzy was. Nie będę organizował żadnego konkursu na wierszyk, na powód, dlaczego akurat właśnie ty powinieneś dostać taką gazetkę. Nie, po prostu 6 pierwszych osób, które się do mnie zgłosi, poda adresy skrzynki domowej, na którą mógłbym to wysłać, to tych 6 osób otrzyma te gazety. I tyle. Jako że odcinki publikuję loteryjnie, nie ma konkretnego dnia, konkretnej godziny, wszystko dzieje się z partyzanta, to tak naprawdę wszyscy macie równe szanse, żeby spróbować wyszarpać z pakietu jedną sztukę dla siebie. Także prosiłbym zainteresowanych o przesłanie drogą mailową namiarów do siebie.
a resztą zajmie się Muzeum Sportu i Turystyki, które zadeklarowało, że porozsyła wszystkie gazetki. Tam skorzystam z okazji. Pozdrawiam wszystkich dyrektorów, kierowników, naczelników, pracowników polskich muzeów, skansenów, parków rozrywki. Trzymam za Was kciuki, żebyście przetrwali ten trudny dla Was okres. O tak. Przesławice. Ostatni kościółek, jaki Wam dzisiaj pokażę, to kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. A tuż obok stoi drewniana dzwonnica kościelna, zupełnie odsłonięta. Nie jest zabudowana jak zazwyczaj. Z tyłu świątyni stoi figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z roku 1792. W 2016 roku została przeniesiona ze wsi Przesławice. Koniec na dzisiaj. A teraz zaczynam szukać miejsca na noc. Jaksice. Jaksice. Kamieńczyce. Niebo jest całkowicie zachmurzone. Panuje, powiedzmy, znośna temperatura, chociaż wilgotność powietrza daje się we znaki. Zjadłem śniadanie, trochę pieczywa, kiełbasa, dwie szklanki herbaty, prezenty od pana prezesa tutejszej jednostki, czy tutejszej, już nie tutejszej, tej wcześniejszej, w której spędziłem noc, bo tutejszej to już nie, bo tutaj już jesteśmy w nowej miejscowości, czyli w tej poprzedniej. Wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że zwięźle i zrozumiale. A jeżeli nie, to cofnij film o 30 sekund i wysłuchaj jeszcze raz. Komorów. Miechów. Współczesny dworzec kolejowy. Ale jest tutaj coś, co mnie interesuje zdecydowanie bardziej. Coś, czego nie widziałem od wielu, wielu, wielu tygodni, a może nawet i miesięcy. Mowa o wieży ciśnień. Trudno jakąś zauważyć w momencie, kiedy chodzi się po górach, pagórkach, szczytach. A, ale niedługo to się zmieni. O, tak. Będą się sypać jedna za drugą. Uwielbiam te obiekty. Stawiam je na równi z basztami i dzwonnicami kościelnymi. A stoją sobie takie o pojedyncze strzeliste kolumny
Zajrzymy do środka. O, dziękuję. Ha! Niespodzianka. Plan Miechowa. Świetny pomysł. Na rozpoczęcie przygody z tym miastem. Kapitalna idea. Fajnie, jakby wszystkie inne dworce kolejowe w Polsce wpadły na podobną koncepcję. Przyjeżdżasz, wychodzisz i od razu masz wszystko czarno na białym, gdzie co się znajduje. Zawsze można zrobić jakieś zdjęcie smartfonem, iPhone'em i unikniemy kłopotu, błądzenia, poszukiwania różnych miejsc. Tak wygląda poczekalnia. Mała, skromna, przytulna. Stacja kolejowa. Wygląda niemal jak wszystkie inne stacje kolejowe w Polsce, które na przestrzeni ostatnich lat zostały wyremontowane. Jakiś czas temu, będąc w Książu Wielkim, poznałem Kamila i Klaudię, którzy zaprosili mnie na ciepły posiłek w momencie, kiedy pojawię się w Miechowie. Oto jestem i wybieram się z odwiedzinami. Mam nadzieję, że Klaudia będzie już w pracy, a jeżeli nie, to trudno. Pędzimy dalej. W każdym razie pozdrawiam Klaudię i Kamila. Urząd Miasta i Gminy. Centrum. Na środku placu Tadeusza Kościuszki stoi pomnik partyzantów ziemi miechowskiej, którzy polegli za wolną Polskę w latach 1939-1945. Tuż obok Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej znajduje się... siedziba Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej. Ale nie to jest najważniejsze. O, tu! Tu! Bazylika Kolegiacka Grobu Bożego. W budynku sąsiadującym z bazyliką znajduje się Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Ujaksy, a także siedziba Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Z tej strony bazylika wygląda o wiele lepiej. Doskonałe miejsce na zrobienie kilku pamiątkowych zdjęć. Zachęcam Was do wizyty w środku świątyni. Będziecie zachwyceni. Rynek. Niestety muszę przyspieszyć. Zaraz wybije godzina 12, a ja nie przeszedłem nawet 7 km. Jakaś porażka. Uwaga, przejścia nie ma. O rany. Oj, niedługo mieszkańcy będą mieli do dyspozycji wspaniały park miejski, który obecnie jest remontowany, rewitalizowany. Wygląda wyśmienicie, a będzie jeszcze lepiej. A naprzeciwko mnie stoi kapliczka, kościółek. Katastrofa. Godzina 12:15, a na liczniku 7,5 km. Tylko 90 minut marszu. Tyle jestem w plec. No nic, pokażę Wam jeszcze jedną ostatnią rzecz. Dworek Zacisze z roku 1784. Wygląda fantastycznie. Super. Wymysłów. Cicho na chwilę. Cicho,
Cicho! Po jałowicę. Okej. Po kolei, co ja w ogóle teraz robiłem przez ostatnie 2 godziny? Rozmawiałem, szukałem, węszyłem. Po kolei. Najpierw zadzwoniłem do urzędu miasta i gminy w miejscowości X z zapytaniem, czy mogę otrzymać numer telefonu do pana prezesa lub naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi, w której dzisiaj się zatrzymam. Nie było osoby odpowiedzialnej za kontakty ze strażakami i nikt nie był w stanie doszukać się takiego numeru. Dlatego też wpadłem na błyskotliwy pomysł dotarcia do pana naczelnika lub prezesa drogą okrężną. Zapytałem więc o numer kontaktowy do sołtysa wsi, ponieważ jest to osoba funkcyjna, IOSP również spełnia takie role, więc wszystkie takie osoby kluczone w danej miejscowości po prostu się znają, mają ze sobą kontakt telefoniczny, no muszą mieć. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Otrzymałem numer, zadzwoniłem, opowiedziałem, o co chodzi. Pan sołtys, akurat będąc w trasie, powiedział, że w przeciągu 30 minut spróbuje coś zorganizować. No i okej. Zanim otrzymałem odpowiedź, w międzyczasie poszukałem miejsca w Krakowie. Tak, teraz już muszę zacząć kombinować, gdzie tam się zatrzymam na 3 dni, a nie na 1. Ponieważ to miasto jest tak wielkie, ma tam tyle atrakcji, tyle miejsc, tyle, kurczę, wszystkiego do zobaczenia i pokazania, że to się w tej głowie nie mieści, ani gdzieś w tamtej, której nie widać. No, ogrom wszystkiego. To przecież to jest oczywiste, że tam nie można pójść na 1 dzień, tylko co najmniej na 3. No, do tego tematu podszedłem nieco inaczej. Porzuciłem koncepcję związaną z remizami, klubami sportowymi, ośrodkami kultury i tak dalej, i tak dalej. I zdecydowałem się na inny wariant. Albo nie zdradzę, o kogo chodzi i o jaką instytucję. Dowiecie się, jak już będę w Krakowie. W każdym razie przeprowadziłem rozmowę, przesłałem wszystkie dane, o które mnie poproszono, i jutro otrzymam odpowiedź. Jestem raczej dobrej myśli. Osoba, z którą rozmawiałem, sprawiała wrażenie zdecydowanej mnie ugościć, ale dajmy wszystkim czas, niech zweryfikują to, co mówię, bo to jest bardzo rozsądne podejście do osoby z zewnątrz, która dopytuje się o możliwość wpuszczenia do obiektu. I tak należy postępować, ostrożnie, nie od razu kogoś skreślać, ale też nie, na chórę, chodź, dobra, chodź, chodź, już, wszystko ci otwieram, co chcesz. Nie, tak też nie należy czynić. No. Na razie jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Kolejna rzecz, tak jak powiedziałem, załatwienie parasola nie będzie dla mnie żadnym wyzwaniem i nie było, jest nowa sztuka. Co prawda panterka, ale na razie wystarczy. Miałem inny pomysł na to, jak wejść w posiadanie deszczochronu. Podsumowując, parasol załatwiony. Dziękuję. Nocleg na dzisiaj i miejsce pracy załatwione. Dziękuję. Punkt postojowy w Krakowie. Być może załatwiony, ale i tak dziękuję za zainteresowanie i za chęć wysłuchania tego, co chciałem powiedzieć, a to już jest dużo. Bo nie, inaczej, są pojedyncze osoby, które już po pierwszym zdaniu mówią: nie, panie, nic mnie to nie obchodzi, trzeba było sobie to inaczej załatwić, zorganizować, trzeba było sobie zarobić na to pieniądze, panie, jak tak można, przecież to się w ogóle w głowie nie mieści, czy to jest w ogóle legalne, i to jeszcze pandemia, a pan chodzi i tak dalej. Panie kochany, chyba zaraz to zgłoszę na policję. Nie no, tak trochę dramatyzuję, ale po części jest to prawda. Dobrze,
czy coś jeszcze z takich fajnych wiadomości. Zjadłem dzisiaj 4 naleśniki. Tak. 2 z serem i 2 z musem jabłkowym. Były przepyszne. Na drogę otrzymałem porcję ziemniaków oraz kotlecika schabowego, a także 2 dodatkowe naleśniki. Do przejścia pozostało mi 15 km. Jestem zmotywowany, pełen wigoru, chęci do marszu. Super. Zanosi się na to, że machnę około 30. Czasami na niektóre obiekty nadziewam się zupełnie przypadkowo. I tu jest tego doskonały przykład. Kaplica jest świetna. Aż dziw, że nie wiedziałem o jej istnieniu. Można podejść bliżej. Rok 1783? Na Siechowice. Miałem się spieszyć, a od 2 godzin siedzę na telefonie i rozmawiam i plotkuję. Nawet nie wiem, gdzie dotarłem. Kolejny fantastyczny kościół pod wezwaniem. Jeszcze dzwonnica kościelna. I koniec. Rura. Rura. Marszobieg do miejsca spoczynku. O, jest. Dziewięcioły. Gdzie to ja jestem? Janikowice. Jeszcze 6 kilometrów. Noga sztywnieje w stawie skokowym, puchnie, boli. Niedobrze. Muniakowice. 16:30. Zimno, chłodno, ale za moment się rozgrzeje. Rozgrzeje się na 3 sposoby. Po pierwsze, zjem ciepły, wyśmienity, apetyczny posiłek w postaci 2 kotlecików oraz rosołu. Są to prezenty od pana sołtysa oraz jego żony. Bardzo dziękuję. A, to dopiero początek. Tutaj jest jeszcze torba pełna zakupów. Sprezentowana również przez gospodarza tej wsi. Co ja z tym zrobię? Przecież to waży, nie wiem, z 10 kg. No nic, to będzie zmartwienie na dzisiejszą noc. Oczywiście połowę z tego zostawię, bo przecież tego nie będę niósł. Tym bardziej, że jeszcze mam podarunki, prezenty sprzed kilku dni, a nawet z dzisiaj. Tutaj jest trochę chleba oraz kiełbasa. To wszystko otrzymałem od pana prezesa jednostki ochotniczej straży pożarnej, w której spędziłem ostatnią noc. Natomiast tutaj jest konserwa myśliwska i zwykła. Też jakieś smakowite upominki sprzed kilku dni. Drugi sposób na rozgrzanie się to założenie stroju, który otrzymałem w prezencie od strażaka żołnierza. Świetna rzecz. Jakiś polar, nie polar. Od razu się robi cieplej. No i oczywiście śpiwór, mój ukochany, który no, dzień w dzień daje mi o sobie znać. 2,5 kg materiału. Jest o dobre 1,5 kg za ciężki, no ale mam jaki. Mam taki, a nie inny. Na razie będzie mi towarzyszył. A trzeci sposób, oczywiście, praca przy laptopie. No tak, nic tak nie rozgrzewa jak praca, zwłaszcza taka, która irytuje.
Ach, już słów brakuje po prostu do określenia mojego podejścia do tej jakże nielubianej przeze mnie czynności. Ale trzeba ją wykonać. Jak chcę wam pokazać kawałek Polski i to, co się tutaj wokół mnie dzieje, no to zakasam rękawy, a w zasadzie je opuszczę, żeby nie zmarznąć, i do pracy. Po kolei, co tam się trafiło? Drożdżówka, kołacz z serem. Świetnie. Połowa bochenka. Cały bochenek. Żółty ser. Serek kremowy. Między innymi z szynką i innymi dodatkami. Pasztet drobiowo-wieprzowy. O, masło. Z tego zrezygnuję. Kolejny pasztecik. O, zaczynają się. Owoce. Banany. Paprykarz z łososia. Konserwa jedna, druga i trzecia. Dwa pomidorki. O, mandarynki. Woda. 1,5 litra, tak. O. I urządzenie do samoobrony. Tak. Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Świetny zestaw kolacyjno-śniadaniowy i podróżniczy. Z tego zrezygnuję. I tak piję coraz mniej. Odzwyczaiłem się od masła. To będzie trzeba zjeść. Tego nie zabiorę. Czyli warzywa i owoce. A resztę niesiemy. Od czego by tu zacząć? Ene duera bejczyk. Raz, dwa, trzy. Pomidorek? Nie, mandarynka.
godzina 9:30, sobota, piękny, pogodny dzień. Zaczynamy przedstawienie od prezentacji kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, przy którym stoi drewniana dzwonnica kościelna. Drewniana, słowo klucz, które może oznaczać, że jest elementem szlaku drewnianej architektury Małopolski. Jest. Prandocin. Tu się zatrzymałem na noc. A jesteśmy w miejscowości Prandocin Wysiłek. Słomniki. Na tutejszym rynku znajduje się pomnik poświęcony poległym i pomordowanym przez okupanta hitlerowskiego w czasie II wojny światowej 1939-1945. A ryneczek niczego sobie. Nie brakuje tutaj zieleni w postaci traw, krzewów oraz drzew. Drugą część rynku stanowi obszerny parking samochodowy. Kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Ten pustostan to dawna bożnica żydowska. Nie wygląda tak źle. Można byłoby ją odratować. Ratajów. Brama jest otwarta. Nie ma nigdzie żadnych zakazów, nakazów, niczego. Wchodzimy. Mam. Dowiedziałem się. Pałac obecnie pełni rolę placówki oświatowej. Super. Właśnie wybija godzina 12. Jestem przy kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa męczennika. Jest. Brończyce. Waganowice. Przystanek autobusowy. Doskonały punkt postojowy. Muszę coś zjeść. Zbliża się godzina 13. Wypadałoby co nieco wrzucić na ruszt. Świetnie. Jemy, jemy, jemy. Szybko. Wymyśl coś mądrego. Szybko, szybko. Zbliżam się do znaku. Nie muszę spacerować po całym świecie. Cały świat jest u nas. O! Czechy. Świeże ślady. Nie wiem, z dzisiaj, z wczoraj. Dobrze, że miał po swojej prawicy barierkę, bo by wjechał do lasu. I wpadłby do rowu, nie, nawet nie do rowu, tylko do jakiejś rzeczki. A tak odbił na asfalt i pewnie pojechał dalej. Ok, dotarliśmy do kolejnego dworu. Raczej to dwór, a nie pałac. No nic, jesteśmy.
Nie wiedzie mu się najlepiej. Oj nie. Jeszcze się naoglądamy takich smutnych widoków. Zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Tam jest tego zatrzęsienie. Dworków, pałacyków, kamienic i tak dalej. Pięknych, stylowych, zabytkowych, zaniedbanych, zdewastowanych, zniszczonych. Wiem, że odbudowanie takiego miejsca wiąże się z wielkimi kosztami, ale z drugiej strony, jeżeli zawsze wszystko będziemy sprowadzać do kwestii pieniędzy, to nigdy nie ruszymy z miejsca. A o tym, że coś po sobie zostawimy następnym pokoleniom, to już możemy w ogóle zapomnieć. Stój, gdzie tak pędzisz, człowieku? Zatrzymaj się na chwilę chociaż, no. No spróbuj, spróbuj, no, no. O, dobra. Wystarczy tej przerwy. Dobrze. Mam dla was i dla siebie doskonałą wiadomość. Znalazłem miejsce, w którym będę mógł się zatrzymać na 3 dni. W Krakowie, stolicy województwa małopolskiego. W mieście, które obfituje we wszystko. Jak to się stało? Mniej więcej była chyba taka pora jak teraz. Szedłem podobną trasą asfaltową pomiędzy polami. Sięgnąłem po telefon, wyciągnąłem go, uruchomiłem, przeszukałem sieć internetową w poszukiwaniu konkretnego numeru telefonu konkretnej osoby. Znalazłem, zadzwoniłem, przeprowadziłem, nie wiem, 10-15 minutową rozmowę i miałem się odezwać dzisiaj około godziny 10. Zadzwoniłem o 11, nikt nie odbierał. Zadzwoniłem około godziny, teraz przed chwilą, no 5 minut temu. I czekam na werdykt. Proszę pana, zapraszamy. Zapraszam. Może się pan u nas bezpiecznie schronić, zatrzymać, popracować, przespać. Proszę tylko się sprecyzować, kiedy pan dokładnie postawi nogę na terenie miasta. Tak, żebyśmy mogli się do tego odnieść, ustosunkować, przygotować i tak dalej. Mówię, proszę pana, spełnię wszystkie postawione mi warunki. Kiedy mam to ogłosić? Ogłoszę to w poniedziałek po godzinie 16. Prawdopodobnie w Krakowie pojawię się we wtorek, najdalej w środę. Czyli relacje z wizyty w tym królewskim mieście możecie spodziewać się w następnym odcinku. I w następnym odcinku dowiecie się, gdzie się zatrzymam. Nie mam pojęcia, jak mi się to uda. Po prostu wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem. Nic więcej. Ta osoba nigdy o mnie nie słyszała. Ta, jak i każda inna. Nic o mnie nie wie. Po prostu powiedziałem, czym się zajmuję, co realizuję i tyle. Bez żadnej wielkiej filozofii, koloryzowania rzeczywistości i tego, czym się zajmuję. Po prostu. I dlatego tak często o tym mówię, abyście byli świadomi tego, iż u nas w Polsce naprawdę mieszka mnóstwo niesamowitych, życzliwych, pomocnych osób. Tylko niestety się o nich nie mówi. Spacerowanie zwykłymi, mało atrakcyjnymi trasami przynosi ulgę. O, tak, we wszystkim. Nie muszę codziennie oglądać 100 pałaców, 50 kościołów, zamków, nie wiem, galerii sztuki i tak dalej, i tak dalej. Nie, to tak właśnie zdawkowo. 3 dni w polu i 1 dzień pośród ludzi. 3 dni w lesie na łąkach i 1 dzień pośród ludzkiego towarzystwa. I tak naprzemiennie. Trochę tego, trochę tego. Trochę słońca, trochę deszczu, trochę wiatru, trochę mrozu. Trochę asfaltu, trochę błota, trochę trawy, trochę liści, krzaków dzikich róż. Wszystkiego po troszku. Tak, żeby podróż nie miała prawa mi się znudzić. I się nie znudzi, choćby nie wiem co. Nigdy, codziennie, za każdym zakrętem
tam czekają na nas jakieś niesamowite sytuacje, nietuzinkowe charaktery. Kto wie, kogo dzisiaj poznam? Kto wie? W końcu 38 milionów ludzi do odkrycia. Oddychaj. Oddychaj, chłoń. Chłoń wszystko. Całą przestrzeń. Ten bezkres, ciszę i spokój. Chłoń, chłoń. Magazynuj pozytywną energię. Przyda ci się za kilka dni, oj tak. Trafisz do zupełnie innego świata. O, 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 spójrzcie. Jaki fajny odcinek drogi mi się trafił. Niby taki wąwóz, nie wąwóz. Wiosną i latem, kiedy to wszystko się zazieleni, no, z pewnością robi niesamowite wrażenie. Póki co zostały same takie badyle. Pozbawione liści, ale też jest klimatycznie. 200 metrów dalej zrobiło się ciekawiej. Ostatni dwór, jaki wam dzisiaj pokazuję, ten też stoi pusty. Dojście do dworu jest w pełni swobodne. Można tutaj się przespacerować, zrobić kilka zdjęć, póki jeszcze stoi. Skrzeszowice. Goszyce. Szukanie bezpiecznego schronienia idzie póki co topornie.
Yo. Godzina 9, niedziela. Jestem już po dwóch śniadaniach, najedzony, zmotywowany, gotowy do działania. A tak przy okazji, spójrzcie, co się wydarzyło. Przyszła zima. Wcześniej niż się tego spodziewałem. Nie zdążyłem się jeszcze porządnie rozpędzić, a już dotarliśmy do pierwszego celu. Proszę, oto jest. Najstarszy drewniany dwór w Polsce. Wygląda bardzo dobrze. Sprawia wrażenie zadbanego i takiego, w którym ktoś chyba mieszka. Albo przynajmniej pomieszkuje od czasu do czasu. Świetnie, nie popada w ruinę, w niepamięć. Nie jest niszczony przez wandali. Otoczony jest parkiem, przynajmniej od strony frontowej. Zaś z tyłu przyuważyłem sad owocowy. Fantastyczny zimowy klimat. Zima. Wilków. Wilków też nie widziałem. Ani jednego. Kaplica pod wezwaniem świętej Otylii i świętej Łucji. Zastanawiam się, czy będę w stanie zobaczyć dwór. Co możemy powiedzieć o tej kaplicy? Zbudowano ją w wieku XVII. Jest to budowla salowa o ścianach konstrukcji zrębowej. Resztę doczytacie. Dwór jest. Jest zakrzaczony. I nawet gdyby właściciel wpuścił mnie na posesję, to nie ma sensu się do niego zbliżać. Jest zbyt duży, aby zrobić mu fajne zdjęcie, interesujące ujęcie. No nic, zobaczyłem go z daleka, wystarczy. Odhaczone. Marszowice. Goszcza. Zarówno z lewej strony, jak i z prawej całe rodziny budują pałace, zamki i forty ze śniegu. A może dojdzie do jakiejś batalii? Tej strony z tą? Bitwy na śnieżki? Kto wie? Kto wie? Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, na którym pochowano 1231 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Będzie otwarty? Czy też nie? Tak? Czy nie? Tak? Czy nie? Tak. Za tą bramą wjazdową ukrywa się kolejny dwór. Nie będę dzwonił i pytał o pozwolenie. Ile zobaczę przez to okienko, tyle zobaczę i uciekamy. O! Nie za wiele. Dobra. Tak się zastanawiam,
gdyby ten dwór, jak i wszystkie inne, które są prywatną własnością i w których ktoś mieszka, o nie dba, byłyby ogólnodostępne i każdy z marszu mógłby do nich podejść, to zapewne zostałyby prędzej czy później zdewastowane. No niestety, nie oszukujmy się, takie są realia. Znalazłby się ktoś ze sprejem, z pustą butelką po piwie i tak dalej, kamieniem. Więc biorąc pod uwagę tego typu skądinąd sporadyczne sytuacje, ale jednak mające swoje miejsce w życiu codziennym, to wolę, żeby każdy taki dwór znalazł swojego właściciela i został obwarowany ceglanym murem, krzewem, żywopłotem, aniżeli miałby stać pusty, zniszczony, sponiewierany i tak dalej. Nie, to nie muszę tam się zbliżyć. Wolę natomiast, żeby był w świetnej kondycji i żeby ktoś się o niego troszczył. W razie czego, jeżeli faktycznie komuś by zależało, to przecież zawsze można skontaktować się z właścicielem i zapytać o pozwolenie. Często się zgadzają. Zgadzają się na to, aby móc podejść bliżej i zrobić parę zdjęć i ujęć. Sadowie. Nada się na punkt postojowy, czy też nie? Poprzedni przystanek był cały zakurzony, a ten wygląda nieco lepiej. Dobrze, zatrzymam się na parę minut. Porcja, powiedzmy, półobiadowa. Pieczywo i papryka szczeciński to prezenty od prezesa jednostki OSP, w której spędziłem zeszłą noc. Dzięki, dzięki. Zostało mi jeszcze troszkę herbaty. Zadowolę się tą ilością do końca dnia. Łuczyce. Pojedzone. Wysiołek lubrzycki. Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Baranówka. Kolejny podupadający na zdrowiu dwór. Lubożyca. Cztery kilometry i koniec. Zamykam tydzień. Kocmyrzów. Godzina 14. Dotarłem do kolejnego cmentarza z okresu I wojny światowej. Ten ma numer 391. Nie jest zbyt duży, ale za to uporządkowany i zadbany. Sulechów. O niczym nie opowiadam, niczego nie mówię, niczego nie pokazuję. Po prostu odhaczam, odmierzam kolejne kilometry i tyle. Prusy. Pozostaje mi tylko znaleźć jakieś schronienie. Tylko i aż to. Szukając miejsca, w którym mógłbym się zatrzymać, dotarłem do tego kościoła. Udało mi się nawet spotkać z księdzem proboszczem. Zapytałem, czy gdzieś znalazłoby się trochę miejsca. Nie. Zasugerowałem toaletę w kościele, która sprawia wrażenie ogólnodostępnej. Jest tam prąd. Nawet piecyk tam by się znalazł. Nawet nieby, tylko tam po prostu stoi. I nawet tego mi odmówiono. Gratuluję. Idę dalej. Po godzinie 17:00, a ja wciąż jestem w trasie.
chociaż od 2 godzin powinienem już siedzieć gdzieś w jakimś miejscu i pracować przy tworzeniu kolejnego odcinka tego cyklu. Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Kolejny raz przemieszczam się pośród pól, tym razem nieco bliżej miasta, tudzież wsi. Dlaczego akurat scenę nagrywam w tym miejscu? Powód jest prosty. Idę i znienacka pokazuje mi się to. Niby nic, ale do tej pory żadnego nie spotkałem, który stałby gdzieś na polu, tak zupełnie przypadkowo. Niczego tu w okolicy nie ma, żadnego gospodarstwa, fabryki, nie wiem, czegokolwiek. Nie ma więc powodu, żeby tutaj stała, jednak stoi. Może kiedy z niego skorzystam. Najpierw zgłosiłem się do sióstr prowadzących dom pomocy społecznej. Wiadomo, w jakich czasach obecnie się znajdujemy, w jakich żyjemy, jaka sytuacja panuje. Niektóre instytucje są po prostu pozamykane na osoby z zewnątrz. Rozumiem to i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń co do decyzji, jaka zapadła w mojej sprawie. Po prostu mi odmówiono. Nie ma tutaj o czym dyskutować. Odmówiono, ponieważ takie są obecnie przepisy. Dalej, tuż obok stał kościół. Historię z proboszczem już znacie, więc jej nie będę drugi raz przytaczał. Później, idąc w kierunku wsi, które chciałem zobaczyć dopiero jutro, na chodniku spotkałem jedną, jedyną osobę, starszego pana. Zapytałem, czy gdzieś tutaj znajduje się jakaś świetlica wiejska, koło gospodyń wiejskich, remiza, klub sportowy. Nie, proszę pana, niczego takiego tutaj nie mamy. A co do świetlicy, to jest jedna na rodzinnych ogródkach działkowych. Stoi, czasami jest wynajmowana młodzieży i tak dalej. Wiem, ponieważ jestem członkiem zarządu. No tak, po prostu. Więc pytam, czy jest szansa, żeby skorzystać z tej świetlicy. Proszę pana, proszę tam podejść. Na tablicy wiszą numery kontaktowe do odpowiednich osób. Proszę przedzwonić i się dowiedzieć. Ja takiej informacji panu nie udzielę, bo nie pamiętam tych numerów, a decyzji za innych też nie będę podejmował. Czyżby kolejny jechał? Chyba nie tym razem. To tak się świeci. A, z miasta. Poszedłem na ogródki działkowe, znalazłem tablicę, znalazłem numer, zadzwoniłem, skontaktowałem się z osobą z zarządu i co się okazało? Że owszem, gdybym dał znać wcześniej, że się pojawię, to udostępniono by mi świetlicę. Ale z racji tego, iż prawie wszystkie osoby dojeżdżają 20 km z Krakowa do swoich ogródków, jest niedziela, wieczór,